Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przetestujemy Ferrari 512 TR. I zobaczymy, jak sobie radzi na autostradzie. Stuningowałem go tak, żeby prędkość maksymalna wynosiła około 400 km na godzinę. Zobaczymy, czy nam się to uda uzyskać. No i tradycyjnie raj szerowy wzdłuż wybrzeża. Moja customowa mapa. I jedziemy. No, start znakomity, już mamy pierwsze miejsce, pierwszą pozycję. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tu ostrożnie, oczywiście. Powoli nam się rozpędza na tej szóstce, ale to dlatego, że ustawiłem go tak, żeby wyciągnął około 400 z powrotem, jak będzie troszkę z górki. Więc teraz mu nie starcza nieco mocy w tą stronę, pod górkę. Ale jest nieźle, no. 370 parę. Powoli rośnie. Docisk ustawiłem taki średni, żeby troszkę go dociskało, ale żeby za dużo jednak nie obcinało prędkości. Okej. I z powrotem. No, wynik powiedziałbym punktowy standard. Około 200 tysięcy, nieco ponad. No to niestety, jak widać, to w przypadku tych samochodów Newport Edition, które w tej chwili testowaliśmy, to jest taki nasz standard, że mamy około 4 punktów w jedną stronę. No, czyli tak sobie, jeśli chodzi o punkty umiejętności. No i co, dojdzie nam do 400? Przekroczył nawet 403 czy 404. Tu bym nie chciał niespodzianek. Chciałbym ten wyścig skończyć. No, rewelacyjna szybkość też tylko 1000, niestety. W samochodach Forza Edition, to właśnie tych ze Speed Bonusem, ta rewelacyjna szybkość dużo nabija. Ponad 2000, tam gdzie jest Clean Bonus, z kolei to czysta jazda dużo nabija. Także prawdopodobnie to są najlepsze na autostradę. Speed Bonus i Clean Bonus. No, wpływ niezły, wpływ dobry, 12 tysięcy. Więc pod tym względem te samochody są ok. No dobra. To tutaj myślę, że tak to wygląda, że mniej więcej 8 punktów umiejętności one nabywają za jedno okrążenie. Aż poczekamy, żeby już zakończyć. Jeszcze za kombinację świetną 1140. No dobra, to dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Horizon Curls.